Cześć Wam, to ja, Wojtuś Pietraszek. Pokazuję Wam tym razem efekt. Ła, nie ma światła. Ła, nie ma światła. Boss Metal Zone MT2. Efekt trochę pobijany. Mam go dzięki uprzejmości pana mojego ucznia Kamila Ży. Udostępnił on go wraz z zasilaczem. Zabieramy się za słuchanie. Dobra, ten test będzie, można powiedzieć, takim testem podwójnym, ponieważ pierwszy wzmacniacz, do którego mam podłączony ten efekt, to jest Ibanez Stone Blaster TBX15R, czyli takie standardowe kombo do ćwiczenia w domciu. Kanał czysty. Tutaj widzicie sam zasięg jakby distortiona samego przesteru przejechałem. No tutaj mamy na pokładzie tak, cztery gałki w zasadzie, z tym, że dwie podwójne w tej jednej, w equalizer. Tutaj mamy wysokie częstotliwości i niskie, czyli wysokie są w tej malutkiej gałeczce, a niskie mamy za pośrednictwem tej drugiej. Tutaj mamy z kolei środek i dodatkowo jeszcze mamy jeszcze częstotliwość jeszcze środka tutaj do grzebania. Posłuchajcie jak to brzmi. No i oczywiście level, czyli po prostu siła samego, głośność samego efektu. Oczywiście kwestia jest jeszcze tego dwojakiego rodzaju, że testowanie takich efektów gitarowych, które mają equalizer tutaj oraz jeśli mamy w piecu equalizer, a zwykle mamy, to sama wyjściowy efekt brzmienia jest naprawdę trudny do przekazania w filmie, ponieważ mogę naprawdę na dużo różnych sposobów grzebać ustawieniami w piecu, w equalizera w piecu, jak i equalizera tutaj w tym efekcie, więc właściwie postaram się mniej więcej to odkryć przed Wami, jak on brzmi sam ten przester. I equalizer w tym Tone Blasterze Ibanezie mam ustawiony, bas mam na 13, treble mam na w pół do pierwszą, czyli jakby no w pół do 13, że tak można powiedzieć, no i mid trochę zdjęte, czyli na godzinę 11. Nie będę może ruszać equalizera w samym piecu, żeby nie robić zamieszania, więc po prostu... sobie z powrotem zmniejszymy i spróbujemy coś pogrzebać tutaj tymi gałeczkami. Może
Możemy naprawdę zrobić tutaj efekt miażdżący. Ja tutaj ciężko mi tutaj wytrzymać jest koło tego pieca. Mamy taki z kolei taki bardzo skompresowany to brzmi. Trochę tutaj nagrzebałem, trochę tutaj posmyrałem, oczywiście w jakieś ekstremalne ustawienia nie ma co tutaj wchodzić. W każdym razie, tak czy siak, uwierzcie mi lub nie, że naprawdę on ma bardzo duży potencjał, można powiedzieć, przystosowawczy do różnych gatunków i tak samo do grania na próbach, co jest też ważne, żeby gitara się też przebijała. Mamy tutaj dosyć duży potencjał dzięki właśnie tym gałkom odpowiadającym za środek. Bo głównie dzięki tym gałkom możemy na próbach podbić się, jeśli się nie słyszymy. Bo jeśli zrobimy skompresowane brzmienie samego efektu, takie bardzo metalowe, to ono zwykle się nie przebija w miksie, jak to się mówi. A oczywiście docelowo wszyscy chcemy grać w zespole jakimś. Więc musimy mieć tę możliwość regulacji brzmienia. Teraz sobie posłuchajcie, jak to brzmi na wzmacniaczu. Mesa Boogie Dual Rectifier. Także będzie z małym distorsionem zrobionym. Jak to się włączyć? Troszkę nam po uszach daje się wyznaki. No jeśli na przykład zmienimy, teraz dam, mam nadzieję, że to mniej więcej, aha, widać, ok, dobra. Podłączona jest ta mesa tylko do kolumny Soundman, którą pokazywałem wam w filmach. No, słyszycie, jak to brzmi. Nie będę tutaj się za bardzo rozwodził. Oczywiście na przesterze maksymalnym. No.
specjalnie do rocka on się tak nie nadaje do końca, ponieważ tak on już jest dosyć taki mocno jakby skompresowany. Jednak no, tutaj całkiem fajny jest efekt. Teraz spróbujemy go dopalić, do mesę dopalić tym efektem. Przez też z mesy. Dobra, teraz robimy tak. Zwykle dopalamy, jeśli nie wiecie o tym, zwykle dopalamy raczej levelem niż distortionem. Słyszycie wyraźnie, że teraz jak włączyłem, to jest brzmienie takie po prostu, takie troszeczkę. Zawsze jeśli mamy porównanie jednego brzmienia z drugim, to widzimy wyraźną różnicę. I tutaj na przykład teraz jak włączyłem tylko przester z mesy, to brzmiało ok. Jak włączyłem teraz przester ten plus przester z mesy, to brzmi naprawdę super. Więc teraz jeśli gram z samej mesy przesterem, to troszeczkę słabo to nam wychodzi dalej. Bo z kolei jeśli próbujemy go dopalić samym przesterem, słyszycie efekt, nawet jeśli dam tego gdzieś mało. Teraz słyszycie, jest teraz masakra. Ogólnie zasada jest taka, że takich efektów z high gainowych raczej się nie dopala do wzmacniaczy też high gainowych. No jednak zasady trzeba łamać i tutaj oczywiście nie mówię tego po to, żeby ktoś teraz powiedział, że no to w takim razie go nie będę używać do dopalania. Jednak no, pokazać muszę, bo chcę po prostu pokazać, jaki jest efekt dopalania wzmacniacza tym efektem. Jednak jak sobie słyszeliście, on sam z siebie naprawdę brzmiał bardzo fajnie. Jeszcze raz z powrotem walniemy. Właściwie słyszycie, ledwo pokręcę gałką i mamy mnóstwo różnych rodzajów przesteru. One są bardzo tak diametralne w porównaniu, prawda? W przekręceniu gałeczku mamy taką diametralną zmianę brzmienia, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie.
Dobra, to chyba byłoby tyle z mojej strony. Jakby coś komuś nie pasowało, to piszcie. Może jeszcze będę miał okazję go przetestować. Na razie będę musiał go oddać. Więc papatki, to ja wasz Wojtuś Pietraszek, nie znający się na sprzęcie wcale. Papa. Pa.